To jest najstarsze wydarzenie w Polsce. Ponad 20 lat organizujemy takie imprezy co parę miesięcy. Jest to no, święto terrorystyki, spotkanie wszystkich terrorystów. Także mamy dzisiaj od mrówek aż po pytony czy nawet anakondy. Dzisiaj mamy tutaj zarejestrowane około 8 tysięcy okazów. Ale różnych, to zaczynając od takich drobnostek właśnie typu mrówka, patyczak, straszyk, liście, krocionogi, skolopendry, skorpiony, ptaszniki, tych jest bardzo dużo. No i potem już zwierzęta typu płazy, czyli żaby, ropuchy, jaszczurki, gekony, warany. Aż dochodzimy do węży, no i to węże od takich malutkich typu wąż mahoniowy, który jest naprawdę drobny, aż po takie pytony, które dorastają do kilku metrów. My bardzo lubimy zwierzęta wszelkiego rodzaju. Mieliśmy w domu też już różne zwierzaki, od jaszczurek po węże, więc było takie wydarzenie. Postanowiliśmy przyjechać, popatrzeć, poprzypominać sobie co nieco. Zobowiązałem się, żeby się przebrać, pochodzić tutaj, dać się pacnąć w głowę. W dobrej sprawie po prostu. Sam jestem hodowcą kilkuset zwierząt, pochodzę z województwa łódzkiego. Tutaj w przebraniu karaczana tureckiego, jak najbardziej. Karaczan turecki, typowy owad karmowy, można powiedzieć, dla naszych ptaszników, gadów, również innych zwierzątek. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję.